Chciałem wszystkich zaprosić na kanał Seba na robocie, gdzie można zobaczyć, z jakimi zadaniami Sebastian zmaga się w Królestwie Kambodży. Zaryb okazał się świetnym pomysłem, ponieważ koty już oszalały na punkcie zapachu. Zaraz wam pokażę. O, proszę bardzo. Koko Kambo! Się oblizują, zaraz wam pokażę. Patrzcie. Dwa sobie tutaj położę. Koko Kambo! Hej! Powoli się uczą gryźć. Muszę wam powiedzieć, że walczyłem ostatnio z nimi, żeby nauczyły się toalety. Powiem szczerze, że... Oła! Masz. Kurczę, gryzą po palcach. Że był problem, ale... No nie wiem, robiłem to takimi własnymi sposobami. W każdym razie od wczoraj jest niesamowity progres. Zresztą zaraz się przejdę po hali. Zaczęły tutaj się załatwiać do tego przygotowanego miejsca. Nie wiem, czy jest odpowiednie, idealne, ale zauważyłem, że skończyły się tutaj wydalać na hali. Ogólnie to uczę je. One już potrafią wchodzić i wychodzić. O, tutaj z boku hali. Także duża przestrzeń. Każde koty tutaj potrafią wejść, wyjść. Ogólnie chwila, moment, a nam się tutaj bałagan zrobił, bo zakupy, tutaj jeszcze mieliśmy samochód karszerem. Michał mył dokładnie. Od CK przywieźliśmy, znaczy od CK, z guest house'u przywieźliśmy baner stary CK. No, tutaj trochę profili się przydadzą, coś się pospawa z tych profili. No co tu jeszcze, jakieś ryże i tak dalej, zakupy, srejnek, część rzeczy to już tam jakieś dużo jedzenia nakupowało, jakieś małże, jakieś coś. Koty już oszalały na punkcie peletu. Myślę, że ryby będą tak samo reagować. Dzisiaj się przekonamy. A tutaj wam pokażę jeszcze rzut. Ej! Kocie smarteko. Etykiet! Jeden metr, ale wiecie co? Podoba mi się ta praca, którą wykonali, naprawdę jest super. Jeszcze muszę dopracować ja ten Virgin Coconut Oil, chociaż może jest dobrze. Logo muszę dopracować. Tak, Kambo, tak. Ty byś teraz chciał już pelet tylko. To by trzeba karmę kupować, a nie ryż i ryby i mięso. Zaraz wam dam. Co? W każdym razie jeszcze dopracowanie parę rzeczy. Z laboratorium jak przyjdą wyniki, to też tutaj je umieścimy na etykiecie. Ale już jakoś jest dużo, dużo lepsze. Jestem zadowolony. Jesteśmy coraz bliżej finału. Idę po pelet. Oła, gryzą po palcach. No dobra, ja sobie tutaj trochę pobawiłem, trochę pokleiłem. To i tak trzeba będzie zautomatyzować, bo to jednak... O! Kot umarł, najadł się paletu i się masz Wiktor. W każdym razie tutaj troszkę ten, tutaj możecie zobaczyć jeszcze, jaka jest różnica pomiędzy etykietą. Oczywiście ona była też złe rozmiary, ale jak to wygląda, wyglądało nawet wcześniej, wygląda teraz, no myślę, że niebo i ziemia. Podobają mi się, że jest mocna zieleń, taką jak chciałem, wyróżnia się. Tu oczywiście będziemy chcieli tą jeszcze folię termokurczliwą pod nasz, to oczywiście olej wyprodukowany specjalnie dla nas. Myślę, że fajnie to wygląda. Oczywiście w środku też jest już zapakowany olej.
który obecnie też jest, jak mówiłem, w Wietnamie na badaniach. A ja mam misję teraz, tu Morkat tłumaczy, że mam rozpalić... Srejnek kupiła kratkę dzisiaj do grilla i mam rozpalić ponoć grilla. Tylko tak się zastanawiam, na czym będziemy tego grilla robić. No i chyba zrobimy na naszym węglu kokosowym. Przetestujemy, jak to się pali, jak to wygląda. Jeszcze trochę w puszce chyba mam. Tylko muszę jakąś miejscówkę zrobić. Obawiam się tylko, że psy niestety mogą tego nie wytrzymać psychicznie, tych zapachów. Historia jest taka, że na szybko skompletowaliśmy tutaj no, grilla, staczki, muszelki, kurczak, jakieś inne rzeczy. Na razie no, troszkę słabo rozpaliłem ten węgiel ze skorupy kokosa, ale ogólnie będzie dobrze. Także kolejny dzień w Kambodży kończymy, jak widzicie, grillem. Tam muszelki się już pootwierały. Tutaj Srejnek mówi, że na jutro będą. Grill na tacce. No i widzicie, tak się właśnie żyje w dżungli. Chociaż nie wiem, czy w dżungli powinna być taczka, ale kurczaki się robią, muszelki się otwierają. Srejnek mówi, że śniań? Jest, śniań. Na kupenda team koszulka pod kolor Smarteko, a tutaj Koko, a to de Kambo. Koko Kambo? O, światło się zapaliło. Tak jak wiecie, Srejnek złota dziewczyna. Przynajmniej też się poznajecie razem ze mną. W każdym razie coś mówi, że jest chora. O, i mnie częstuje takimi rzeczami. Chce mnie chyba uwieść. Śniadanie. Baby, show me arms. Zobaczcie. Tak się leczą. Ty? Jest. Skrobią się tymi jakimiś pieniążkami czy czymś, nakrętkami, nie wiem. W każdym razie, no takie podrażnienia, no w teorii wydaje mi się, że po prostu no jakiś stan zapalny wywołują i produkcję. Czekajcie, bo będę jadł. Czyniań? No i wywołują po prostu, że organizm zaczyna się regenerować, walczyć z jakimiś stanami zapalnymi. Czyli w momencie, kiedy ona czuje, że jest, też ogólnie w Kambodży, jeśli ktoś jest chory, no to właśnie takie coś robią i ponoć im pomaga. Oni mają dużo różnych metod, plastry na czoło i tak dalej, no ale powiedzmy, że te takie na skórze rany. No baby! Śniadanie. A poza tym ryż, kurczak, jakieś mięso było. Tu zupa bardzo ciekawa, bo w zupie jest ananas. Moja mama zawsze mówiła, ananas z góry patrzą. A pozdrawiam, Ela. No ale mówię, no te takie rany, powiedzmy, na ciele, które sobie robią. No mają sens gdzieś tam. No. Dzień dobry, dzień dobry. Kambo Life na Kupenda, Kambodża. No tak z tym dzień dobry to może trochę za dużo opowiedziane, bo mamy godzinę już pół do piątej. Ja sobie tutaj nawet wędkę przygotowałem, bo mam zamiar iść troszkę porzucać taki delikatny zestaw. Nie wiem, czy kogoś to w ogóle będzie interesować. W każdym razie chcę godzinkę iść tam na kolację albo na jutro do jedzenia coś złapać. W każdym razie gumka, pelet będę na gumkę zakładał. No, takie tam historie. A co jeszcze dzisiaj się wydarzyło? Na farmie na pewno się trochę tam działo, bo widziałem, że chłopaki robili nowe miejsce dla dragon fruitów, dla tych smoczych owoców. My skończyliśmy też oklejanie
butelek etykietami. Tak to wygląda, ale to już chyba wczoraj widzieliście. Myślę, że jeszcze ta folia termo kurczliwa na górę jak pójdzie. Już projekt mamy gotowy, to mówię, myślę, że będzie to wyglądało całkiem nieźle. No a tak poza tym Srejnek pojechała do sklepu. Teraz też troszkę będzie miała więcej rzeczy i obowiązków. Pelet chciały mi zeżreć mrówki. Tam stało przez chwilę i już mrowisko zaczęło tam całe zmierzać. Na razie wisi na zewnątrz. Koty, jak widzieliście, zapewne zakochane są w pelecie. O, ogólnie to tutaj Koko, Kambo followują mnie. O, Srejnek, widzę, telefon zostawiła. I wy też możecie mnie followować, subskrybować na YouTubie, też na TikToku jestem, Kambo Life Pucin, jakby kogoś to interesowało. Też tam troszkę wrzucam różnych rzeczy. Pomieszczenie pokazywałem też Michałowi. Michał, który jutro wyjeżdża na targi do Paryża, także dzieje się. Trzeba też na różne taki event wyjeżdżać z Kambodży jako twórca sosów. Wstawiliśmy jedną tutaj, jeden ten regał do środka. No, myślę, że takich regałów jak ten, mamy takich trzy, to jeszcze myślę minimum dwa tutaj wejdą, także fajnie. Zostało nam jeszcze 3 tygodnie około do pierwszych paczek. Bardzo jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Jeszcze tutaj takich kilka mankamentów zostało do poprawienia. Ale mówię, no już będę potem testował, jak będzie. A ty gdzie idziesz? Jak już będzie gotowe i będziemy odpalać, to zobaczymy, jak to funkcjonuje, jak ta wilgotność się utrzymuje. A tutaj Koko jest w jakimś brokacie, właśnie morkat była i mi zbrokaciła jedną kotkę. Światło gaszę. A dzisiaj też zamiast treningu, o proszę bardzo, walczyłem troszkę tutaj prace ziemne. No, jestem prawie zadowolony. Jeszcze mi troszkę zostało. W każdym razie, o, tak cisnąłem i przesadziłem chyba troszkę z tymi kamieniami, bo ciężko to nazwać ziemią. W każdym razie no, taczki nie wytrzymały obciążenia. Jeszcze jakieś 40 minut myślę i będę jechał. Prawdopodobnie piechotę pójdę tam sobie porzucać troszkę na ten pelet. Pelet też jest tutaj. Tu już też było mrowisko, ale kolejne, o, już tam widać, że już sobie do peletu zmierza, tak jak widzicie, i ryby, i koty, i mrówki kochają. A więc w skrócie, jak było, bo muszę niestety wracać. A jeden powód to jest przy, nie wiem, piątym rzucie straciłem haczyk, jedno branie. Muszę wracać do smartego, bo tu nie mam internetu, a muszę wykonać jedno połączenie. Także prawdopodobnie chyba jeszcze wskoczę na chwilę tylko do wody. Przepłynę sobie tutaj parę razy po długości. No i wracam. Ale przynajmniej ryby, jak widzicie, szczęśliwe. Trochę peletu przyjmą. Dawno chyba takich rarytasów tutaj nie miały. Także trochę strach zostawić tutaj pelet, bo tutaj też... Oczywiście psom też smakuje, także... Jak wrócę z wody, może już tego peletu nie być. Wody dużo mniej, mimo że ostatnio troszkę padało. No ale dla moich dzisiaj troszkę znowu podźwigałem tam z tymi taczkami, łopatami. Także dla moich pleców pływanko jak najbardziej. A tam już czeka Srejnek, pewnie grilluje. A ja wykonam telefon i pewnie będę konsumował, także... Jak widzicie, życie w Kambodży, życie w Nakupędzie.
Zapraszamy również do dołączenia do naszej grupy na Facebooku, grupa Cambolife. Pokazujemy tam troszkę więcej, wrzucamy zdjęcia, informacje, link w opisie tego filmu. Subscribe now.